Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj będzie już ostatnia część tier listy. Tym razem to będzie wariacki wyścig, o tak. Nareszcie, a na sam początek zaczniemy od Cheta, czyli jednego z braci przyrodnich. Chet, ciekawa postać, wybuchowa, fajny można powiedzieć charakter pod pewnymi względami. Nawet sobie radzi razem z bratem, szczerze mówiąc, ale jakoś tak irytowały mnie obie te postacie. No ja tam sprawy rodzinne i tak dalej, ich były tam poruszane i tak dalej, ale strasznie nie zgrada drużyna tam w pewnym momencie sobie tam się zgrali, ale na bardzo krótki okres czasu, gdzie można powiedzieć mocno się strasznie wygłupiali, niezbyt mi się to podobało, ale nie są to postacie jakoś mocno złe, są po prostu takie dla mnie neutralne, więc dałbym tutaj na B. Tak samo mogę powiedzieć o Lorenzo, który jest tutaj, tak samo bym go tutaj ocenił. Więc tak, teraz przejdźmy do Crimson. Crimson, mroczna postać Gotka. Niezbyt ciekawa postać, bo się praktycznie mało odzywała i dotarła aż do 19 odcinka ze swoim przyjacielem Enui. Więc tutaj nawet okej postać, ale niezbyt ciekawa. Po prostu w miarę dobra, tak samo jak tutaj bracia. I tutaj to samo mogę powiedzieć o Enui, że ciekawy wątek miał ten złyżła, z Jacksem i z Jose, że nie będę tutaj się przejęzyczał, już po prostu powiem ich imiona. Tak samo jak Enui, gdzie no, można powiedzieć, że w pewnym momencie Enui wraz z Crimson zostali wykiwani przez Jacka i Jose. Więc tutaj mogę powiedzieć, że ciekawe wątki, może on miał więcej się odzywał niż Crimson, ale te same wątki mieli, dosłownie te same wątki, bo wiadomo, jedna drużyna, no to damy go tu. Devin, można powiedzieć spoko, fajny koleś, który nie widział swojej miłości tak naprawdę przez cały wariacki wyścig, czyli mam na myśli Kelly. Fajna postać, fajny gość, którego jego własna dziewczyna porzuciła go dla, można powiedzieć, trenera tenisa. Widać było z nim ciekawe relacje były pomiędzy nim a innymi zawodnikami, ale jego relacja i Kelly była dosyć fajną relacją, taką fajną, przyjemną, ale też się niejednokrotnie dla jednej lub drugiej strony bolesną, ponieważ on odrzucał uczucia przyjaciółki i to niezbyt takie przyjemne było, czasami w oglądaniu, ale spoko typcio w mojej opinii, więc tutaj dałbym go na A. I teraz druga strona medalu, Kelly, miła, przyjazna dziewczyna, która się zakochała w Devinie praktycznie od czasów dzieciństwa. Niejednokrotnie można było widać, że zawsze chce go zdobyć, ale nie wychodziło jej to zbytnio. Do pewnego momentu, oczywiście do odcinka, z tego co pamiętam, 23, gdzie przyznał się Devin, że ją kocha. Więc tutaj ciekawa sytuacja, więc tutaj damy ją na S. Spoko postać w mojej opinii. Dwayne Senior. Spoko typ. Zabawny taki, można powiedzieć, ojczulek. Ciekawe relacje z synem miał, dosyć takie zabawne, komediowe. Powiem wam, że spoko postać, aczkolwiek to jeśli chodzi o rywalizację, no niezbyt dobrze sobie radził, ale dotarli praktycznie do połowy wyścigu, więc jak dla mnie fajna bardzo postać. Elodie, jedna z geniuszek. Miła, fajna, sympatyczna postać, ale przez swoją inteligencję, jak i swojej partnerki z drużyny, no szybko dosyć odpadła. Niestety, ciekawa mogła być to postać, ale niestety, tutaj się powtarzam, nie wykazała się zbytnio, więc damy ją tu. Emma, miłość Noah w tym sezonie, w tym spin-offie. Ciekawa postać, wiadomo, tutaj studentka, już widać, że tutaj już też różnice wiekowe różne wchodzą, jak w przypadku też Dwayna Seniora, że osoby w różnym wieku tutaj występują. Było widać, że ona chce wygrać wyścig, nie chce się skupiać na chłopakach, ale Benz wyszło, że spiknęła się z tym oto panem. No ciekawa relacja była pomiędzy nimi, potem fajna miłość nawet z tego wynikła pod koniec wariackiego wyścigu, więc powiem wam, że fajne relacje były, plus jej relacje z jej siostrą Kiki były zabawne, więc tutaj daję na A. I teraz tutaj, o, jest i ona.
Tak, i Kitty tutaj to samo bym ocenił i plus też przyjaźń z Owenem, gdzie Owen i Kitty właśnie chcieli spiknąć Emmę znowu, a potem troszeczkę tego żałowali, bo potem tamta dwójka nie mogła się skupiać za bardzo na wyzwaniach. Ale cóż, tutaj uważam, że całkiem fajna też postać, więc też tutaj dam na Eskę. Naprawdę spoko postacie. Jeff, wielki luzaczek, który tym razem występuje bez swojej dziewczyny Bridget, tylko z wielkim, można powiedzieć, z wielkim przyjacielem, z którym zawsze lubiał serwować Brodim. Mina, że był luzakiem, tutaj może był nawet troszeczkę głupszy niż w poprzednich sezonach, ale chłop dotarł daleko i wygrał z Cadet Cup, kiedy zakończy, więc tutaj sobie bardzo dobrze, moim zdaniem, radził, mojej przynajmniej opinii, więc tutaj nie wiem, czy dam go tak wysoko jak siostry i Kerry, ale dam go tam, gdzie Devin. No troszeczkę był głupkowaty w tym sezonie. Trochę głupkowaty był i to troszeczkę potrafiło mnie zirytować. Gary, tenisista na emeryturze. Szczerze, co o nim sądzę? Spoko postać. Niezbyt się wykazał, bo był w tylko trzech odcinkach, ale były fajne gagi z nim, tak jak z jego kompanem, więc tutaj... Ciężko mi powiedzieć, jak mam umieścić. Dam na B, był po prostu okej. Przepraszam za kaszel, jak coś. I tutaj jeszcze ten. Gdzie jest Pit? Pit. Gdzie ty też, staruszku? Tutaj, Pit. Tak samo jak Gary, można powiedzieć, że kiedyś był wielkim tenisistą, mieli, wiadomo, reklamy, nie reklamy, byli, można powiedzieć, sławni na całym świecie, tak samo jak jego przyjaciel, był także sławny. Ale też były z nim śmieszne gagi, ale niestety z pierwszego odcinka, więc tutaj lecisz, kolego. Oj, zapomniałem właśnie o tym gagatku, o Brodim. Wielki, fajny, można powiedzieć, kolega Jeffa, można powiedzieć, praktycznie od jego najmłodszych lat. Zawsze serwowali ze sobą, może nie to, że od najmłodszych lat serwowali ze sobą, ale od dłuższego czasu się znają. Byli na niejednych zawodach surfingowych i tutaj widać, że była praktycznie taka braterska przyjaźń pomiędzy nimi, praktycznie do samego końca wariackiego wyścigu. Więc tutaj damy go na A. Jacques, Jezu, jak ja tego typa nienawidzę. Manipulator, dręczyciel, praktycznie każdego wykopyła razem z José i dotarł niestety aż do półfinału. Jak ja typa nienawidzę, od razu ja go daję tutaj na D. Nie cierpię łyżwiarzy i tyle. O, teraz dobrze bym mówił, łyżwiarze, o! I teraz gdzie jest tam, można powiedzieć, Bredota? Gdzie ona jest? O, tutaj. I on tak samo oceniał José, też do niczego postać manipulatorka, jeszcze gorsza od Żaka. Naprawdę, najgorsze, co mogło spotkać ten program. Rozumiem, antagoniści muszą być wredni, ale oni byli wręcz irytujący. Nie jestem w stanie ich po prostu lubić. W mojej opinii to jest jedna z tych postaci, która się po prostu nie da lubić i tyle. I teraz tak. Miki. Szczerze, co sądzę o Mikim? Miki, spoko postać. Pechowy bliźniak odparty w 9 odcinku. Praktycznie zawsze był dręczony. Tak samo jak jego brat. Chorował na różnego rodzaju choroby. Miał różnego rodzaju alergie. No, ciężka postać, z ciężkimi chorobami, ale bardzo pozytywny też, można powiedzieć, charakter, ale pekowy dosyć, więc damy go tu. Dał go tutaj, żeby nie było. I teraz tutaj... Tak, tutaj, dobra, pominąłem imiona, to jest Jay, tutaj będzie Miki, więc przepraszam za pomyłkę. I tak, Miki, tak samo go, można powiedzieć, oceniam, pechowy był. Był tym mniej z odważnych braci, bo jeszcze Jay to się umiał postawić. Miki było jeszcze troszeczkę gorzej, ale szanuję za wolę walki. I teraz mamy weganki. Lori i można powiedzieć Miles. Szczerze, Lori agresywna weganka, ciekawa postać z temperamentem. Ale wiadomo, potem było ciekawy wątek z nią, już nie będę spoilerował jaki, bo to było przekomiczne. I tam, gdzie jeszcze do nas sklepała na sam koniec, no, niezbyt ją lubiłem, więc daję na C. Widać, że mało postaci tutaj lubię, jakoś tak mocno, no poza, wiadomo, tą piątką, która jest prawie, że na samym górze.
I dobra. Tutaj mamy, czekajcie, gdzie ona jest? I tutaj mamy Miles. Nie ta, może powiedzmy, mądrzejsza z tego duetu, fajna, przyjazna postać. Poniekąd nawet, można powiedzieć, miła, ale niezbyt mnie porwała ta postać. Taka po prostu była spoko i tyle, więc daję na B. Jen, można powiedzieć, blogerka modowa, można powiedzieć, designerka, bla bla bla. Ciekawa postać, miła, fajna, sympatyczna. Szybko odpadła raz ze swoim partnerem z drużyny, ale fajnie się oglądało ich, więc tam tutaj. I teraz mamy Toma. Ciekawa postać, ale niestety też szybko odleciał z programu. Nawet mieli, można powiedzieć, między mały konflikt pomiędzy sobą, kto pierwszy bloga założy, więc warto sobie obczaić. Dwayne Junior. Dwayne Junior, śmieszna, zabawna, komediowa postać. Nieraz pouczał ojca i ciekawy wątek z Kelly miał, więc tutaj można powiedzieć, typka lubiłem od samego początku, więc leci tu. Kelly, matka, która, można powiedzieć, dawała się swojej córce. Ciekawa postać, aczkolwiek można powiedzieć, dała sobą pomiatać, więc tak średnio bym powiedział. Dajmy ją tutaj. I można powiedzieć Taylor. O Jezu, jak ja jej nie lubiłem. Taka, można powiedzieć, wredna małpa, taka typowa. Wykorzystywała własną matkę, wiadomo, w różnych celach. Zakupy, nie zakupy. I szantażowała tatusiem. No, fajnie, nie? Więc leci tu. No i dobra, zapomniałem jeszcze o jednej z Mondrali, czyli Mary. Mary? Spoko postać, tak samo jak Elodie, ale zbytnio się nie wykazała, więc odpadł w tym samym odcinku, więc tutaj muszę ją niestety dać. Przepraszam bardzo, smutek. I czarodziej odpadł, tak, odpadł zaraz po interwizji, tak w sumie, czyli w drugim odcinku, tam gdzie było wyzwanie w Maroko z przyprawami, więc... Oj, lecisz tutaj, kolego. Tak samo tam i teraz taka sama pula, taka sama, taki sam charakter, więc też lecisz tutaj. MacArthur. Porywcza dziewczyna, kadetka policyjna, no ciekawa postać, na pewno było z nią dużo zabawnych gagów i było widać, że razem z, można powiedzieć, zbrodni czują do siebie mięte, fajna bardzo postać, całkiem ciekawa, więc leci tu. No, w tym sezonie pokazał, że chłop ma klasę, naprawdę lubiłem go, był ciekawy, fajny i w ogóle miał dosyć rozbudowany wątek z Emmą i z przyjaźnią z Owenem, naprawdę... Cudo, miód mu normalnie na moje uszy i oczy, co się tam działo z nim. Owen, byczek o wielkim sercu, wierny przyjaciel Noah, który chciał mu zawsze pomagać i zawsze mu pomagał w tym sezonie, także naprawdę fajny wątek z, wiadomo, z siostrami i z nim. Ciekawy wątek był, naprawdę, lubiłem go. W sumie najlepszy sezon z Owenem, mimo że nie jest ten sezon kanoniczny. I tutaj mamy tak. Roka, czyli można powiedzieć tego wielkiego mózgowca tego teamu i mamy Spada, czyli drużyna rockowców. Spad, znaczy Rock, fajny typ, był można powiedzieć takim szefem swojego teamu, lubił dać czadu, ale też był taki zrównoważony, że jak trzeba było używać mózgu, to go używał, ale niestety odpadli w 14 odcinku. Jak oceniam Roka, spoko typcio był, lubiłem go. Spad. Głupszy z teamu, ale całkiem fajna i sympatyczna postać. Były z nim śmieszne gagi, więc leci tutaj typcio. Ryan, wielki mięśniak, który chciał poderwać, wiadomo, Stefani, kurde, no, wiadomo, Randkowicze, bla, bla, bla. Fajna postać, bardzo był, można powiedzieć, skarcony, wiadomo, przez tą tu. Ja go akurat ubiłem, bardzo sympatyczna i fajna postać, więc tutaj leci. Może to nie jest sam tier S, ale bardzo wysoko. I Stephanie, najbardziej znienawidzona postać przeze mnie w wariackim wyścigu, obok tych tutaj wymienionych, więc leci tutaj przez to, jak się zachowywała. I Sanders, kadetka, fajna postać, ta bardziej, można powiedzieć, mądrzejsza z teamu kadetek. Pouczała nieraz z MacArthur, ale fajna postać to była. I jeden zakończył, oczywiście one obie wygrały, więc tak. Tak wygląda moja tier lista z wariackiego wyścigu. Mam nadzieję, że ogólnie tier listy wam się ludzie podobały, że spędziliście tutaj miło czas. Ja życzę wam wszystkiego dobrego
i widzimy się w kolejnych materiałach na totalnych dramaturgach. Do zobaczenia i cześć. Na razie.